Witam wszystkich ponownie, tu znowu Ponio 7, a to jest Upgrade Complete. Kolejna gra, którą będziemy dzisiaj grać. Celem tej gry jest upgrade'ować wszystko. Musisz wszystko w grze kupić. Jeżeli chcesz zacząć, będziesz musiał kupić sklep. Czy chcesz kupić sklep za 400 dolców? Nie mogę powiedzieć nie, ponieważ nie mam wystarczającego poziomu decyzyjności. Okej, okay, dobra. O, wygląda na to, że nie masz kasy. Nie martw się, proszę ci 1000 kasy na początek, dolców. No tak, zwróć uwagę na to, że będę chciał je z powrotem. Okej, okay, dobra. Whatever. Okej, okay, dobra. Mamy pierwszy sklep. To, nie wiem, możemy kupić preloader. Jeżeli chcesz załadować grę, preloader, ok? Ok, ok, dobra, gra się ładuje. Kupiliśmy ładowanie. Ale szczerze? Ok, możemy zagrać w grę. Na razie jeszcze nie mamy nic. Musimy upgrade'ować grafikę. Ok, dobra, mamy sklep. Możemy kupić przyciski menu. Kupimy. Możemy kupić save system. Też kupimy. No i co? I to wszystko. Menu screen. Jest! Mamy teraz, kupiliśmy przyciski. Możemy w końcu zagrać grę. Po paru upgrade'a w końcu możemy zagrać grę. No to zagrajmy. Poruszaj się strzałkami, AD strzelaj spacją, niż wszystko. Łap. Monety, żeby... Monety nie ma kary za nawalenie. Okej. Okay. To my, ci na środku, strzelamy do jakichś rzeczy. O, można powiedzieć, że to są monety. Nie ma żadnego dźwięku. Pewnie to też również trzeba będzie upgrade'ować. Ale to się... To nam przyjdzie z czasem. Takie rzeczy. Uff. Zawaliłeś. Niektórzy przeciwnicy uciekli. Ojej, zawaliłem. Ale mamy teraz dużo kasy. Co możemy upgrade'ować? Coin Collector. Możemy kupić... O, magnet. Magnet jest fajny. Możemy sobie kupić tutaj na przykład jakiś magnet. Magnet ściąga monety, więc się przyda. Speed panel zwiększa prędkość. Możemy kupić dodatkowy gun. Guny też się przydadzą. Możemy też kupić... pioruny. Tak. Pioruny i pociski. Ile mam jeszcze kasy? Gdzie tu jest kasa? Gdzie tu jest kasa? A, 800 mam kasy. To możemy kupić jeszcze dodatkową prędkość. O, tutaj sobie przeniesiemy zbieranie. Albo tutaj będzie zbieranie tych, a tutaj gdzieś prędkość i w ten sposób mamy bardzo ładny statek. Możemy coś jeszcze upgrade'ować, a możemy po pojedyncze części również upgrade'ować. A to jest nasz standardowy chyba gun. A nie, to są dwa standardowe guny. Wow. Możemy upgrade'ować magnet za 600, ale już nie mam kasy. No to jedziemy dalej. Musimy zarobić więcej kasy, żeby móc lepiej upgrade'ować wszystko. O, nasz statek zaczyna wyglądać całkiem... całkiem. Czy ten magnet jakoś działa? Jakoś chyba działa. Coś przyciąga. Trochę cicho, przyznacie. No to zaraz spróbujemy coś na to zaradzić. O, wygraliśmy poziom. Dostaliśmy achievementa. A, dobra, no. Możemy kupić... Co możemy kupić? Możemy kupić progress bar. Nie, ja chcę... Ja chcę może jakieś... O, muzykę możemy kupić. No. To lepiej. Może co jeszcze jakieś dźwięki? Copyright text, progress bar. Nie ma dźwięków. No to poupgrade'ujemy jeszcze nasz
statek. Kupimy sobie jakieś... No, nie jesteśmy na pociski. Lightning. To sobie kupię. Nie jesteśmy na drugim. Trudno. Dobra, jedziemy. Musimy zarobić więcej kasy. Słodka muzyka. Słodka muzyka. Patrzcie na nasze pioruny. Zwróćcie uwagę. A, na razie to była taka linia prosta, biała, wysuwana. Chyba trochę ściszy. O, tak. Lepiej. No i dobra. Upgrade'ujemy więcej. Co możemy upgrade'ować? To wszystko. Coin collector. O, upgrade. Musiałem wcześniej upgrade'ować speed. Albo nic nie upgrade'ować. Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Kiedy na maksa upgrade'niemy już statek, to będziemy można się zastanawiać nad innymi upgrade'ami. Mało by uciekł. Na szczęście dzięki naszym laserom udało się kupić. W ostatnim momencie. Ej, zarabiamy tyle kasy. Gra robi się trudniejsza. Trzeba upgrade'ować bronię. Trzeba wszystko upgrade'ować. Dobra. Ciebie nie chciałem. Nie chcę ciebie ruszać, chcę... Ej. Speed może się przydać. Fajnie byłoby upgrade'ować... Lasery są za drogie. Że wiecie co, rozumiem jeszcze to trochę tak bardziej rozrzedzę, żeby dało się na to jakoś sensownie klikać. Okej, dobra. Lasery mnie nie stać. Nie, w sumie stać mnie na upgrade jednego lasera. No to upgrade'nę sobie. Może coś tu da. Wii! Nasz śliczny statek. No przydałoby się więcej coin kolektorów. O, przydałoby się. Wygraliśmy, ale trochę kasy nam uciekło. Dobra, zobaczmy. Magnet. Okej. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy upgrade'nąć to. I to. I przepraszam, jeżeli dzisiaj brzmię jak zużyta płyta gramofonowa, ale jesień, nasza polska złota jesień. Z wszystkimi swoimi zaletami i wadami. Muszę się bardziej chyba skupić na łapaniu monet, ponieważ to jest główny cel gry, prawda? Tak. Dobra. To teraz upgrade'niemy może ten laser. Co jeszcze możemy? O, możemy kupić rakiety. Rakiety są spoko. Przynajmniej tak myślę. No i patrzcie, jakie piękne rakiety strzelają. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Wszystkie inne takie stworki. O, wygraliśmy kolejny poziom, dobra. To może kupimy drugie rakiety. I może jeszcze jednego guna, tak po środku. I wyczerpaliśmy już limit miejsca. Więc teraz będziemy upgrade'ować wszystko po kolei. W końcu o to chodzi w tej grze. No dobra. Piękny statek. Kasa. Ui. Pięknie wszystko. O, nowy przeciwnik. Tam po prawej i po lewej. Wytrzymałe są. Ale to nic dla naszego super zupgrade'owanego statku. Ej, jedziemy dalej, więcej upgrade'ów, chcemy to upgrade'ować. Wiecie co? Z takich broni trzeba celować, to jest już wyższy poziom wtajemniczenia. Więc może będę upgrade'ował wszystko, co strzela za mnie. No, brzmi jak dobry plan. O, upgrade. Jedziemy dalej. Fala 8/20. Ta gra się kończy. Nie karzę cię za porażki, ale się kończy.
Tyle monet. Wiecie co? Może gdyby tak zupgrade'ować jeden coin collector na maksa. Ciekawe jak by to zadziałało. Zobaczymy, zobaczymy. Gramy! No znacznie podziałało. Monety aż same ciągną się do nas, znaczy ciągną się jeszcze bardziej do nas niż wcześniej ciągnęły. Ui, wszystko padło. Dobra, dobra. Co by tu teraz upgrade'ować? Lasery. Lasery są fajne. Mimo że główne działo, to też, ponieważ mnie stać. I tym razem może skupię się również na celowaniu z dział. Tak, żeby coś trafiać również więcej niż tylko laserami i pociskami. Rakietami. Okej, wygraliśmy. Ciekawe, czy drugi coin collector coś daje. Nie wiem. Okej, dobra. Upgrade. Co jeszcze nas stać? Nie stać, nie stać. Na to nas stać. No to gramy. Potem przyjrzymy się może upgrade'om ze sklepu. Ui, wszystko ginie. Jesteśmy już tak zabrade'owani, że gra wygrywa się sama. Dobra, zobaczmy co mamy w sklepie. Możemy... O, możemy kupić przycisk wyciszenia, nie? O, achievementy! Achievementy są fajne. Progress bar. How much you... A, okej. Okay. Ile zapytałaś mnie? Looks born. Okej. Okay. Wow! Mamy teraz tło. Game timer. Okej, okay, czemu by nie? Gdzie jest ten game timer? Nie widzę go. Może gdzieś indziej. O, jest! Patrzcie go. Kupiliśmy go za 2000 dolców. Copyright text. Copyright text. Gdzie jesteś? Nie wiem. Co możemy jeszcze... A, jeszcze możemy upgrade'ować. Co my tu już mamy? Upgrade. Big image. Menu buttons. O, wow. Od razu wyglądają lepiej. Żeby też upgrade'ować grafikę w grze. To jest drogie. O, patrzcie, ale teraz gra wygląda świetnie. Co jeszcze możemy upgrade'ować? Text upgrade. O, wow, znacznie wygląda lepiej. Patrzcie, ten upgrade był warty swojej ceny. No dobra. A to jedziemy dalej. Wow. Zobaczcie, nasze świeże upgrade grafiki. Teraz ta gra wymiata. Ciekawe jak będzie wyglądać na następnych upgrade'ach. Już nie mogę się doczekać. Pioruny w końcu wyglądają jak pioruny. Świetny upgrade. Dobra, ale przydałoby nam się chyba więcej siły ogniowej. Wej. Skrzeszę dzisiaj nieźle. Dobra, no to upgrade to, upgrade to. To chyba sprzedamy. Ponieważ nie działa. Kupiłbym kolejne pociski. Ale mnie nie stać na razie. Więc kupię to następny raz. Okej, idziemy dalej. Ui, strzelamy do wszystkiego, wszystko ginie. Jest fajnie. Zbieramy monety. Monety są ważne dla upgrade'ów. Upgrade'y są ważne. Upgrade'y są bardzo ważne. Uii. Tutaj proszę ginąć. A nie, chyba zawalimy poziom. Zawalimy poziom. O, zawaliliśmy poziom. Więc nie będziemy mieli kasy na upgrade'y. Zawaliliśmy poziom. Nie powinniśmy zawalać poziomów. Musimy kupić więcej upgrade'ów, żeby nie zawalać poziomów. Więcej pocisków. Więcej zupgrade'owanych pocisków, o tak.
Nie wiem, czy się bardziej skupiać w celowaniu w przeciwników, jak śmiesznie to może dobrze mieć dla was, czy bardziej na zbieraniu monet. Chyba na tym drugim to jest bardziej opłacalne. Okej, mamy dużo kasy, więc wydajemy dużo na upgrade. To zupgrade'ujemy i już więcej nas nie stać. No to jedziemy dalej. Chyba szybciej giną. Znaczy na pewno szybciej giną. Pytanie, czy jest to różnica zauważalna dla śmiertelnika. Takiego jak ja. Monety, więcej monet. Chodźcie do monety, chodźcie do mnie. Okej. Co by tu teraz zakrytować? To się przyda. I co by na tym jest? Jeszcze na tym jest stać. Jedziemy dalej. Kurczę, już mało poziomów zostało. Czy zdążę zaupgrade'ować wszystko? Nie wiem. Czy jest kara za niezupgrade'owanie wszystkiego? Zobaczymy. Tutaj. Pa! Nie uciekło. Mission fail. Ojej, nie kupiłem upgrade'a. Sorry. Play przez... zamiast upgrade. Ciekawe, czy jest upgrade na to, żeby przycisk play i upgrade się nie myliły. Powinno być. Ciekawe, czy mi stać na niego. Mam na myśli nie Wii. To nie fajnie, że boty nam uciekają. Upgrade. Co tu jeszcze można upgrade'ować? I możemy zajrzeć jeszcze z powrotem do sklepu. A nowy upgrade trafi... drogi. To co jeszcze możemy kupić? Tytuł. Okej. Tytuł. To też kupimy, to też... mam 68%, a gra się już prawie kończy. Okej, możemy też kupić Armor Intro. Jej! Ta gra z Armor Games. Jakby jeszcze ktoś nie wiedział, teraz już wiemy. Ej, tu mamy tyle jeszcze upgrade'ów. Ale bardziej mnie interesują na razie upgrade'y statku. Ponieważ zawalam misję. Nie można zawalać misji. Przez zawalanie misji traci się upgrade'y. Nie ma żadnych kar, ale przez to zyskujemy mniej kasy. Kupujemy mniej upgrade'ów, a to jest kara sama w sobie. Gincie. O tak. Jej, wygraliśmy. Ten poziom był bardzo trudny, musicie przyznać. Dobra, mam 15 tysięcy, co możemy zaupgrade'ować? Możemy te zacząć upgrade'ować. I jedziemy dalej. Fala 16. Trzeba przyznać, że gra z poziomu na poziom staje się coraz trudniejsza. Przyznajcie mi. Wow. Było o włos. Widzieliście te ostatnie ruchy w ostatnim momencie? Ten na lewo, na prawo. Dang. Robię się coraz lepszy w tej grze. Że powinienem założyć jakąś proligę w upgrade complete. Będziemy robić speedruny i takie inne rzeczy. Może jakieś nawet PvP. Gra o takiej głębi nie może się marnować. Okej, dobra. Koniec zgadania. Idziemy dalej z upgrade'ami. Idziemy dalej z przeciwnikami. Idziemy dalej z upgrade complete. Była fala 17, wow, sporo kasy. Nie mam jeszcze 100% upgrade'ów. Co tutaj mogę zupgrade'ować? Te działa mogę zupgrade'ować, to mogę zupgrade'ować i to mogę zupgrade'ować. Okej, dobra, idziemy dalej.
coś pomogło. Nie wiem, ta gra nie pisze, ile wzrastają obrażenia. Ważny jest tylko sam fakt upgrade'owania. To, co ci daje upgrade, nie jest najwidoczniej aż tak ważne. Level upgraded. Dobra, to teraz może pociski czy... Pociski czy pioruny? Na pociski mi nie stać, na pioruny też mi nie stać. Mogę to zagrejdować. Czemu by nie? Dobra, jedziemy dalej. Coś mi się zdaje, że powyżej poziomu 20 również można grać. Więc nie ma pośpiechu. Chyba zdążymy wszystko wykupić w grze, co się da. Okej. Teraz będzie najwyższy poziom. Zobaczymy, jak nam się to uda. Upgrade. Jedziemy dalej. Podziwiajcie różnorodność poziomów w tej grze. Jest coś naprawdę wartego odnotowania. Twórcy gry musieli spędzić naprawdę dużo czasu projektując te poziomy. Win! Fala 20 ukończona. Najwidoczniej można grać dalej, więc gramy dalej, aż do wszystkich upgrade'ów. W końcu taki jest cel gry, prawda? Prawda? Wii. Muzyka wpada w ucho. Nawet nie trzeba jej upgrade'ować, żeby się podobała. Okej, dobra. Stać nas chyba na upgrade grafiki. No to zróbmy sobie. Wow. Zobaczcie na tą grafikę. Już nie mogę się doczekać. Dobra. To logo nie wygląda najlepiej. To upgrade'ujemy. To też nie jest dobre. Upgrade. No, tak już lepiej. Te wszystkie są brzydkie. Upgrade. Beznadziejne. No, tak lepiej. Możemy upgrade'ować tło. Brzydkie. Nie stać nas na kolejny upgrade. To niedobrze, to niedobrze. Coś jest jeszcze w sklepie. To na końcu kupimy. Coś mi mówi, że takie rzeczy trzeba sobie schować na koniec. Patrzcie, jaki nasz statek jest teraz piękny i kolorowy. Wow, te popatrzcie teraz pociski, jakie są takie ładne, takie małe, kolorowe. Wow, i patrzcie na monety, które teraz wyglądają prawie jak monety. A, i teraz wybuchy są teraz z rakiet. A, ten upgrade był zdecydowanie wart swojej ceny. No to, co teraz upgrade'ujemy? No to co? No, laser. Powiedzmy, że laser sobie upgrade'niemy. To jeszcze można upgrade'ować. Upgrade'ujemy oczywiście. Nie ciebie, mam jeszcze ciebie. Ej, nie jesteśmy. Dobra. Musimy zarobić więcej kasy na więcej upgrade'ów. Musimy. Bez upgrade'ów nasze życie nie ma sensu. Muszę wyłapać więcej kasy. Muszę skupić się na łapaniu więcej kasy, żeby mieć więcej upgrade'ów. Więcej kasy, więcej upgrade'ów. Więcej upgrade'ów, więcej... Nie wiem czego więcej. Ale ważne jest, żeby mieć więcej upgrade'ów. Dobra. To co może teraz... Może teraz ciebie zapowiedzimy. Jedziemy dalej. Ui. Muszę przyznać, że gra jest mocno wciągająca. Nie wiem co... Jaka mechanika gry to powoduje, ale ta gra jest mocno uzależniająca. Patrzcie, jakiś wciągany na sen. To dzięki tym wszystkim upgrade'om. Czuję się taki potężny. Dobra, no to zagrejdujemy grafikę teraz. Wow, zobaczcie to. Jakieś efekty świetlne. Wow. Nowe logo. Wow, dodali cienie i coś jeszcze. To był warty upgrade. Dobra, co jeszcze możemy upgrade'ować? Tło.
Możecie zrobić to lepiej. Wierzę w was. Wow, słuchajcie teraz muzyka. Prawdziwa epickość. Czujecie to? Że ratujecie świat poprzez kupowanie upgrade'ów? Poczujcie to, poczujcie moc tej gry. I te wszystkie efekty wybuchów, które zasłaniają ekran, te wszystkie efekty specjalne. Tak jest! Wygrywamy, ponieważ upgrade'y mamy. Tak, dobra. Upgrade. Jedziemy dalej. Mamy 106% progresu. Na pewno stać nas na więcej. Tylko musimy zarobić na pewno kasę. Stać nas na więcej upgrade. Dobra. Co jeszcze możemy zupgrade'ować? Możemy zupgrade'ować... copyright. Patrzcie, jak świetnie teraz wygląda ten napis. Coś pięknego. A tło? Wow, patrzcie teraz. Wszystko, cała gra tworzy jeden świetny design. Ktoś musiał nad tym nieźle popracować. Twórca tego upgrade'u. Możemy jeszcze to zupgrade'ować. I jedziemy dalej. Musimy ocalić świat przed złymi rzeczami i brakiem upgrade'ów. Patrzcie, co upgrade'y czynią z tym przeciwnikiem. Dobra. Mamy tyle kasy. Został nam w grze jeszcze jeden upgrade. Misterny upgrade. Możemy kupić, kiedy kupiliśmy już wszystko inne. No to kupmy ten upgrade, zobaczmy co jeszcze mamy. Koniec gry! A cóż to? Co masz na myśli koniec gry? Słyszę, jak płacesz, Czesz. Wygrałeś? Przegrałeś? To zapewne twoja decyzja. Może następnym razem grać w grę ocenisz ją bardziej skupiając się na zabawie, która ci daje, a nie jak bardzo skomplikowany jest system upgrade'ów. Koniec. Jeżeli chcesz upgrade'ować swoje standardowy Game Over Scream do świetnego Game Over Scream, kliknij tutaj. Dobra, zobaczmy. Jest! Udało ci się kupić za rom fajne upgrade'y. Jesteś najlepszy na świecie, jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą, gratulacje na zawsze. To jest przeciwnik, oni są dobani, ty jesteś tutaj, jesteś najlepszy. Jej! Nie patrzcie na tamten poprzedni Game Over Scream, to było trolik jakiś głupi. I w ogóle bez sensu. Patrzcie na ten Game Over Scream, to jest prawdziwy Game Over. Wygraliśmy, tak, bo kupiliśmy wszystkie upgrade'y, jesteśmy najlepsi. Dziękuję wszystkim za uwagę, to był Upgrade Complete. Puyo 7. Na razie.